Witamy Państwa na zajęciach z podstaw leśnictwa. Wolelibyśmy, żeby byli Państwo z nami w trakcie zajęć terenowych, ale na razie jest to niemożliwe. Dlatego spróbujemy Państwa przeprowadzić ścieżką przez las od jego początku, a więc produkcji sadzonek na szkółce kontenerowej Nadleśnictwa Jabłonna, od produkcji sadzonek aż po dorosłe drzewa, które czekają na etap przemiany pokoleń. Co robimy w lesie? Jakie są tego konsekwencje? Jakie są konsekwencje zaniechań pewnych czynności? Jakie są problemy związane z produkcją drewna i z trwałością ekosystemu leśnego? O tym wszystkim dzisiaj podczas wędrówki przez las Państwu opowiem. Wszystkie lasy, które dzisiaj Państwo widzą wokół siebie, ale także te, które będziecie widzieli w trakcie swojego życia, mają swój początek mniej więcej w takim miejscu. Jesteśmy w przechowalni nasion. W przechowalni, która nie tylko zbiera nasiona z różnych nadleśnictw, akurat Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, ale przede wszystkim je przechowuje bardzo długo. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że najstarsze z nasion, które tutaj czekają na swoją kolej wysadzania czy wysiewu na szkółce, mają nawet 27 lat i w pełni zachowują swoją witalność. To bardzo ciekawe, jak długo ten bank nasion może trwać. Dzięki specjalnym warunkom, których za chwilę doświadczymy, a więc niskiej temperaturze w przechowalni, nasiona nawet kilkunastoletnie mogą oczekiwać na swoją kolej, na czas wysiewu. Zapraszam do chłodni. Zapraszam Państwa do przechowalni nasion, ale zanim tam wejdziemy, staniemy w miejscu, które służy do oszukiwania nasion. Samo przechowanie w chłodni, ale także wcześniejsze przygotowanie, skaryfikacja i stratyfikacja nasion odbywa się właśnie w tym budynku. Nasiona zaczynają czuć, że minęła zima, że można zacząć kiełkować. Te, które będą przechowywane w chłodni, takiej informacji jeszcze nie dostały. Nasiona gatunków ciężkonasiennych, dębu, buka, są atrakcyjnym kąskiem dla różnych zwierząt, ale także niestety dla grzybów i owadów, które mogą powodować uniemożliwienie ich kiełkowania. Te maszyny, zaprawiarki służą do tego, ażeby nasiona były bezpieczne w momencie wysiewu ich do gruntu. W zależności od długości okresu przechowywania nasiona są przetrzymywane w różnych temperaturach. Te, które mają wytrzymać dłużej, powinny być w około -3 stopnia Celsjusza. Te, które krótko, w cieplejszych warunkach. Zakłócamy termiczny spokój przechowywania nasion tylko po to, żeby pokazać Państwu, jak wiele lasu jest w tej chłodni. Każda z partii nasion pochodzi z określonego miejsca, z określonych drzewostanów nasiennych, zgodnych z ustawą o leśnym materiale rozmnożeniowym. Taki materiał musi być przechowywany i udokumentowany. Drzewostany powstałe z tej butli nasion świerka trafią z powrotem do nadleśnictwa Płońsk. Każde z nadleśnictw, każdy z mikroregionów ma swoje miejsce w tej przechowywalni. Ile tutaj jest lasu? Setki hektarów w tej jednej butli.
Każde nadleśnictwo ma tu swoje miejsce. Nasiona zbierane ze specjalnych drzewostanów o szczególnych cechach, lokalnego pochodzenia, są przechowywane przez wiele lat i służą do produkcji materiału sadzeniowego, który w postaci młodych drzew wróci do tego samego nadleśnictwa, do tych samych miejsc, po to, ażeby być optymalnie dopasowanym do lokalnych warunków, po to, żeby być świetnie wykorzystywać warunki siedliskowe i być odpornym na te warunki klimatyczne, które tam panują. Michale, co to jest to czarne coś, co mamy w rękach? Są to kasety do produkcji materiału sadzeniowego. Każda z tych miejsc jest doniczką przyszłego drzewa. One mają charakterystyczny kształt. Pewnie jesteś ciekaw dlaczego. Bo doniczki w moim domu są przeważnie okrągłe, a te przypominają trochę bardziej kwadrat. Tak, one są w przekroju kwadratowe. To bardzo szczególny kształt. Kiedy popatrzymy na nie z bliska, widzimy, że są przepuszczalne. Ten kanciasty kształt każdej doniczki powoduje, że system korzeniowy wzrastającego w niej drzewa nie dostaje rotacji, nie kręci się wokół własnej osi, a ten kształt i nóż powietrzny, który tutaj działa, powoduje, że młode korzenie nie wystają na zewnątrz, trzymają się bryły. Przejdziemy teraz do hali siewów, w której te czarne kasety wypełnia się substratem glebowym, torfowym, po to, ażeby młode drzewa miały w co zapuszczać korzenie. Po drodze zauważcie Państwo zbiorniki na wodę, która musi być podgrzana słońcem, po to, ażeby deszczowanie przynosiło efekt. Jesteśmy teraz na hali siewów. Różnych gatunków drzew, oczywiście naraz siane są pojedyncze gatunki z pojedynczych pochodzeń. Opieram się o maszynę, która temu służy. Dlaczego potrzebna jest maszyna? Dlaczego nie robimy tego ręcznie? Czy nie robione jest to ręcznie? Przede wszystkim ze względu na liczbę sadzonek. Ta szkółka produkuje rocznie w trzech transzach prawie 3,5 miliona młodych drzew. Wszystkie szkółki w Polsce produkują około 700 milionów młodych drzew, z czego większość trafia do lasu. W tym miejscu torf, który jest przywożony w takich paczkach, trafia do maszyny, która go rozdrabnia. Jest łączony z różnym, na przykład keramzytem, który powoduje, że cała ta mieszanka staje się bardziej oddychalna i nie trzyma tak mocno wody. Następnie tym taśmociągiem rusza dalej do tego, żeby po dobrym wymieszaniu trafić do drugiego kroku na naszej taśmie produkcyjnej. Przygotowany substrat glebowy trafia do wypełnienia kaset. Składa się przede wszystkim z torfu, torfu wysokiego, który w warunkach naszych ekosystemów leśnych jest bardzo rzadko spotykany. U nas dominują torfowiska niskie, zresztą większość tych terenów jest objęta ochroną prawną. Dlatego właściwie w każdej szkółce leśnej w Europie taki substrat produkuje się z materiału z Estonii, z Łotwy, z miejsc, w których torfowisk wysokich jest znacznie więcej. Substrat perlitowo-torfowy wyjeżdża z napełniacza i trafia do sekcji ubijaczy. Jest doprowadzony do odpowiedniej konsystencji, po czym odbywa się siew. Do każdej kasety trafiają po 2-3 nasiona, na wszelki wypadek. Kaseta przejeżdża dalej i na sam koniec jest posypywana takim białym perlitem, który maskuje nasiona przed ptakami. Tak przygotowana kaseta z nasionami trafia do namiotu, w którym będą się odbywały wschody nasion.
Kaseta trafia do namiotu, gdzie będą wschodziły młode drzewa. Sosna zwyczajna, nadleśnictwo Wyszków, 10 tysięcy sztuk. Sosna zwyczajna z Wyszkowa, 36 tysięcy sztuk. 200 tysięcy sztuk. 300 tysięcy sztuk. Dlaczego aż tak dużo? Dlaczego w namiocie? Wschody w takich warunkach cieplarnianych są szybsze trzykrotnie. Na szkółce normalnej, podokapowej albo na otwartej przestrzeni ten proces trwał będzie około 20 dni. Tutaj w ciągu tygodnia wschodzą młode drzewa, które będą trafiały na otwartą przestrzeń. Zielona mgiełka wschodzących sosen różni się intensywnością. Część pochodzeń wschodzi wcześniej, część pochodzeń wschodzi odrobinę później, z innym tempem wzrostu. Pokazuje to, że różnice fenologiczne, ale i genetyczne między tymi pochodzeniami są istotne. Dlatego sosna pochodzi i jest konfekcjonowana nad leśnictwami czy też rejonami nasiennymi. Ponad połowa sadzonek produkowanych na szkółkach leśnych w Polsce, czy to kontenerowych, czy tradycyjnych, to gatunki liściaste. Trafią do lasów, które są przebudowywane. Z dawniej sadzonych w XIX i na początku XX wieku sadzonych sośnin na lasy liściaste i mieszane, które są bardziej odporne na zmiany klimatyczne, na większą suszę, która nas czeka, na wszystko to, co przyniosą zmiany klimatu. Na szkółce kontenerowej produkuje się przede wszystkim sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym, z bryłką. Ale w większości tradycyjnych szkółek sadzonka wygląda w ten sposób. Jest pozbawiona bryłki, jest odsłonięty system korzeniowy. A więc taką sadzonkę musimy w bardzo bezpieczny sposób przechowywać, lekko przysypaną ziemią, po to, ażeby nie wyschła przed posadzeniem jej na uprawie leśnej. Sadzonka z zakrytym systemem korzeniowym, z bryłką, jest bardziej odporna na przechowywanie, przenoszenie, a także dosyć łatwa w poprawnym posadzeniu w gruncie. Uważny obserwator zauważy, że na bryłce korzeniowej rozwija się grzybnia jakichś grzybów, jakichś gatunków grzybów. Są to grzyby mikoryzowe. Są to grzyby, które wspierają młode drzewko przed atakiem patogenów grzybowych, ale także pomagają czerpać wodę z gleby. Bryłka stanowi cieplarniane warunki wzrostu małego drzewa, w tym wypadku sosny. Taka sadzonka, która trafia do ubogich piasków, czasami na początku nie chce rozwijać systemu korzeniowego. Ma zbyt dobrze w bryłce. Ale patrząc globalnie, oba systemy mają swoje wady i zalety, ale mniej poprawek będzie przy uprawach założonych z zakrytym systemem korzeniowym, przy sadzonkach z bryłką. One przyjmują się w dłuższym horyzoncie czasowym nieco lepiej. Są też odrobinę droższe. Przyglądam się sadzonkom, siewkom buka, który wygląda zupełnie inaczej niż dorosłe drzewo. Zawsze liścienie gatunków liściastych, czyli te pierwsze liście, które wychodzą z siewki, wyglądają inaczej niż dorosły liść. Aż trudno poznać, jaki to gatunek. Buk, który tutaj jest siany i który wschodzi, będzie zasilał lasy mazowieckie z gatunkiem, który jest poza zasięgiem swojego zwartego występowania, ale wyraźnie wraz z ociepleniem klimatu przesuwa się na wschód, w stronę klimatu, dawnego klimatu kontynentalnego. Zajmuje nowe miejsce.
Po pobycie w cieplarnianych warunkach namiotu, sadzonki są przerywane tak, aby w jednej komorze w danej kasetce została tylko jedna, tak żeby zostawić jej miejsce do życia. Ale po wyjściu z tych cieplarnianych warunków czeka ją trudny chrzest bojowy. Deszcz, śnieg, wiatr, susza, grad albo mróz. To czynniki, które mogą wpłynąć na to, że sadzonka sobie nie poradzi. I dlatego leśnik ma kilka narzędzi, którymi może sobie pomóc w tym, żeby sadzonki wyrosły na duże, ładne, dorodne, które potem w lesie rozwiną się w okazałe drzewo. Jakie to narzędzia? Przede wszystkim deszczownica, która pomaga w czasie suszy nawodnić sadzonkę w taki sposób, aby miała odpowiednią ilość wody. Ale deszczownica to narzędzie dwuetapowe, to znaczy raz może działać wtedy, kiedy jest susza, ale działa też dobrze wtedy, kiedy nadchodzi mróz. Osadzająca się woda na młodych drzewkach, kiedy mróz ścina powietrze, oddaje resztki swojego ciepła sadzonce, a sama zamarza po to, żeby uchronić ją przed negatywnym wpływem ujemnej temperatury. Jednocześnie, jak Państwo widzicie, na bokach tych kaset utrzymane są ochronniki po to, żeby to ciepłe powietrze nie wypływało na zewnątrz i nie oddawało swojego ciepła. Pod nimi jest warstwa noża powietrznego, która sprawia, że sadzonki nie rosną korzeniami zbyt głęboko i w ten sposób łatwo je transportować. Ale jednocześnie te dziury na spodzie kaset, które oglądaliśmy wcześniej, powodują, że nadmierna ilość wody wypływa i nie szkodzi tak bardzo sadzonkom, nie topiąc ich w nadmiernej wodzie.